Cześć! Dzisiaj test na rwę udową, jak również dwa ćwiczenia, które wykorzystuję w rehabilitacji u moich pacjentów. Rwa udowa będzie bardzo często, jest zresztą mylona z rwą kulszową. Rwa kulszowa, ból nie tylko dotyczy pleców, ale bardzo często tylniej części nogi. Natomiast rwa udowa zaatakuje i plecy, i również przód biodra, okolice pachwiny, z boku biodro może też boleć. Ale będzie bardzo często bolało nas udo z przodu, jak również udo część boczna. Ból może rozchodzić się nawet tuż poniżej kolana. Nerw udowy przechodzi przez mięsień biodrowo-lędźwiowy, gdzie dochodzi do jego zablokowania i dlatego dochodzi właśnie do problemów z jego podrażnieniem i do objawów bólowych. Bardzo często możemy mieć słabą kończynę dolną, możemy mieć słabe mięśnie, właśnie mięsień biodrowo-lędźwiowy i drugi mięsień, taki główny, który pracuje na stawie biodrowym również, ale i na kolanowym, to jest mięsień czworogłowy uda. Także przy chodzeniu, zginanie biodra, podnoszenie kolana do góry, jego prostowanie może być problematyczne, może kończyna dolna być słabsza i właśnie ten ból możemy odczuwać większy. Zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, że Wam to się spodoba. Zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli tego nie zrobiliście, wystarczy kliknąć poniżej. A ja z Wami się zobaczę za chwilę. Najpierw przetestujemy nerw udowy. Zobaczymy, co tu się dzieje. Czy faktycznie możesz mieć rwę udową? W pozycji na brzuchu zegnij kolano i spróbuj podnieść nogę do góry. Jeśli ból pogorszy się, jeśli ból jest większy na przodzie uda i w okolicy pachwiny, często połączone właśnie to jest z bólem pleców, to mamy do czynienia najprawdopodobniej z rwą udową. Pierwsze ćwiczenie, które zalecam pacjentom przez pierwsze 10-14 dni od wystąpienia problemów, to zgięcie stawu kolanowego. Czujesz już jakiś większy dyskomfort, ból i tutaj głowa wędruje do tyłu. Jest to tak zwany gliding nerwu udowego, ćwiczenie, które pozwala zwiększyć mobilność stawu udowego, poprawić jego funkcjonowanie, a przy tym zmniejszyć ból. To ćwiczenie, jak powiedziałem wcześniej, 10-14 dni wykonuj. Później przy zmniejszonym bólu przejdź do drugiego ćwiczenia, również zgięcie stawu kolanowego, ale tutaj próbuj głowę kierować do dołu. Dojdzie tutaj do tak zwanej trakcji nerwu udowego, przez co zwiększa się jego tak jakby siła czy odporność na następne kontuzje w przyszłości. Mam nadzieję, że to Ci się spodobało, że to Ci się przyda w rehabilitacji domowej. Subskrybuj mój kanał i do zobaczenia już niedługo. Cześć!